Sekcja niewydolności serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego liczy obecnie około 420 członków. Jest to jedna z pięciu najbardziej liczebnych sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ostatnim okresie działalność sekcji skupiona była przede wszystkim na poprawie jej działalności organizacyjnej, pracach naukowo-dydaktycznych oraz znaczna część działalności sekcji skupiona była wokół rozpowszechnienia świadomości na temat niewydolności serca zarówno wśród lekarzy, jak i wśród pacjentów i społeczeństwa. Jeżeli chodzi o działalność organizacyjną, to w ostatnim okresie od grudnia 2013 roku sekcja niewydolności serca ma nową stronę internetową. Na tej stronie internetowej możecie znaleźć Państwo informacje dotyczące zarządu sekcji, prac, które aktualnie toczą się w sekcji, a także aktualności. Myślę tutaj o różnego rodzaju nowościach z zakresu wiedzy na temat niewydolności serca. Jest także część edukacyjna poświęcona pacjentom i skierowana do pacjentów z niewydolnością serca. Kolejnym bardzo ważnym aspektem działalności sekcji jest działalność edukacyjna i działalność naukowa. W ostatnim okresie zostały zorganizowane dwie ogólnopolskie konferencje sekcji niewydolności serca. Jedna była w Krakowie, odbyła się jeszcze w 2013 roku, w czerwcu. Natomiast druga odbyła się w Warszawie w 2014 roku. I to, co ważne, podczas konferencji w Warszawie, podczas walnego zgromadzenia członków sekcji niewydolności serca, została podjęta bardzo ważna uchwała. Uchwała dotycząca sfinansowania grantu dla najlepszej pracy, która będzie zaprezentowana w sesji plakatowej podczas konferencji sekcji niewydolności serca. Mamy nadzieję, że w przyszłorocznym kongresie, który odbędzie się w Krakowie w 2015 roku, wpłynie duża liczba różnych prac naukowych, które będą mogły być ocenione i stanowić podstawę do wyboru najlepszej pracy, a grant obejmuje sfinansowanie wyjazdu na Kongres Europejskiego Towarzystwa Niewydolności Serca, który w przyszłym roku jest w Sewilli. Także zapraszam Państwa serdecznie do nadsyłania prac na sesję plakatową, która odbędzie się podczas konferencji sekcji niewydolności serca. Ponadto w tym roku sekcja rozpoczęła współpracę z innymi sekcjami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zaowocowało to między innymi zorganizowaniem sesji na konferencjach tychże sekcji i tak mieliśmy swoją sesję podczas konferencji sekcji elektrokardiologii nieinwazyjnej i telemedycyny. Mieliśmy sesję także podczas Kongresu na Medycyny Rodzinnej, bo tutaj rozpoczęliśmy też taką działalność edukacyjną. Współorganizowaliśmy konferencję z sekcją farmakoterapii sercowo-naczyniowej w 2013 roku. I ta działalność, mam nadzieję, będzie jeszcze dalej kontynuowana. W związku z tym, że narasta w ostatnim okresie liczba pacjentów z niewydolnością serca, staje się to ogólnoświatowym problemem. Problemem, który został uznany jako priorytetowy w dziedzinie medycyny.
I taki program właśnie ogólnoświatowy świadomości niewydolności serca zaproponowany został przez Europejską Asocjację Niewydolności Serca i w tym roku sekcja niewydolności serca włączyła się aktywnie właśnie w ten program poprzez zorganizowanie pierwszego w Polsce Dnia Świadomości Niewydolności Serca, który odbył się 25 maja 2014 roku w Krakowie. W tym dniu na Rynku Krakowskim zebrało się wiele znamienitych osób, którzy wspierali tą akcję i której takim podstawowym mottem przewodnim tej kampanii było stwierdzenie, że niewydolność serca jest schorzeniem poddającym się leczeniu, jest schorzeniem, które można leczyć i któremu można zapobiegać. W tym dniu na Rynek Krakowski ściągnęło szereg osób, takich jak prezydent miasta Krakowa, rektorzy, dziekani, kolegium medicum, a także wielu pacjentów i wielu znamienitych kardiologów, którzy w tym dniu udzielali informacji na temat niewydolności serca, jak zapobiegać, jak leczyć, jak postępować. Mieliśmy także możliwość zaprezentowania pacjentom nowych metod dotyczących m.in. rehabilitacji, ćwiczeń, metodą tai chi. Występowali z nami na scenie także artyści krakowscy, a także artyści, którzy są naszymi pacjentami, m.in. pan Leszek Długosz czy pan Jerzy Sztur. Podzielili się informacjami z obecnymi na Rynku Krakowskim, jak należy z tą chorobą po prostu żyć i co zrobić, żeby były dobre efekty terapii. Jeżeli chodzi o świadomość niewydolności serca, to w związku z tym programem zostały rozpoczęte również prace, które miały na celu poprawę opieki nad pacjentem z niewydolnością serca poprzez przygotowanie takiego narzędzia i tym narzędziem jest paszport dla pacjenta z niewydolnością serca. Jest to rodzaj takiego informatora, rodzaj książeczki, która będzie wydawana w przyszłości pacjentom, którzy będą w wybranych oczywiście ośrodkach po epizodzie zaostrzenia niewydolności serca. W tym paszporcie znajdują się jakby trzy części. Pierwsza część to jest część informacyjna dla pacjenta na temat samej jednostki chorobowej, jakie są jej objawy, jakie leczenie może być zastosowane, co zrobić, żeby było ono skuteczne, to leczenie. W drugiej części zawarty jest dzienniczek samokontroli. W tym dzienniczku pacjent powinien notować podstawowe parametry życiowe, takie jak częstość serca, jak ciśnienie tętnicze oraz waga ciała. I na tej podstawie jest możliwość monitorowania terapii zarówno poprzez pacjenta samego, czyli nauka samokontroli chorego nad objawami. Z drugiej strony jest przydatne, te informacje są przydatne dla lekarzy, którzy sprawują opiekę nad pacjentem z niewydolnością serca. I w kolejna część tego dzienniczka, tego paszportu przeznaczona jest dla lekarza prowadzącego. Lekarz kardiolog przy wypisie ze szpitala pacjenta po zaostrzeniu powinien zawrzeć informacje dla kolejnych lekarzy, którzy będą opiekować się pacjentem i wskazać na przykład lekarzowi rodzinnemu, co należy zrobić z pacjentem w najbliższym miesiącu czy dwóch miesiącach od hospitalizacji. Mamy nadzieję, że wprowadzenie właśnie tego paszportu pozwoli na zmniejszenie częstości hospitalizacji w Polsce, która jest ogromna z powodu niewydolności serca. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość tego, że
niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji i jak wynika ze statystyk, które zostały zawarte w analizie kosztów dotyczących leczenia niewydolności serca, jest to taki dokument, który został opracowany na podstawie danych z NFZ-u i ZUS-u z 2012 roku, właśnie niewydolność serca jest najczęstszą przyczyną i stanowi około 190 tysięcy pacjentów rocznie. To jest 2,5-krotnie więcej, aniżeli mamy na przykład ostrych zespołów wieńcowych. Stąd właśnie świadomość tego problemu, jaką jest i będzie niewydolność serca w najbliższym czasie, jest niezwykle istotna dla działalności właśnie między innymi różnych środowisk lekarskich, a także polityków i inne osoby, które decydują o tym, jak będzie wyglądała organizacja służby zdrowia w Polsce.